Witajcie kochani, kolejna Energy Bus Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Przypominam, że moje filmiki można również oglądać na YouTubie i dziękuję wszystkim za jakiekolwiek komentarze. Pomyśl o całym dzisiejszym dniu. Ile razy wzbogaciłeś czyjeś życie? Ilu osobom powiedziałeś dziś coś miłego? Coś, co poprawiło im humor? Coś, co spowodowało, że poczuli się lepiej? Codzienne wyrazy dobroci wzbogacają bardzo nasze życie. Ostatnio krążył po internecie filmik, jak dziewczyna chodzi po ulicach Warszawy z kartonem, a na nim napis „Jesteś super”. Zaczepiała przechodniów i mówiła do nich: „Jesteś super”. Byłam wściekła na siebie, że to ja nie wpadłam na taki pomysł. Każdy zaczepiony na ulicy człowiek uśmiechał się do niej, a niektórzy nawet podchodzili i przytulali się do niej. Czad! Jeśli nie oglądałeś, to link znajdziesz pod filmikiem. Niby nic, ale jestem przekonana, że każdy z nich miał dzięki niej dobry dzień. Powiem więcej, jestem przekonana, że ich pozytywne doświadczenie zostało przeniesione również na inne osoby. Kto dzisiaj miał dobry dzień, bo spotkał Ciebie? Kto uśmiechnął się dzięki Tobie? Umiałaś docenić i pochwalić drugiego człowieka? Czy patrzyłaś może z zazdrością na piękny łańcuszek koleżanki, ale nie umiałaś jej powiedzieć: ale masz ładny naszyjnik? Codziennie pochwal kogoś, kto się nawet tego nie spodziewa. Panią w sklepie, za uśmiech, za życzliwość, za pomoc. Mów ciepłe słowa swoim najbliższym. Pochwal za drobiazg, który w gonitwie dnia codziennego może Ci umknąć i którego nawet nie zauważasz. Wesprzyj małym gestem pomocy kogoś, kto tej pomocy potrzebuje. Ty też lubisz być chwalony, doceniany, a na Twojej twarzy zawsze maluje się uśmiech, gdy słyszysz coś miłego. Drobne wyrazy miłości i drobne gesty dobroci powodują, że życie wydaje się o wiele lepsze, że jest do przeżycia. Obudź sobie współczucie, szczególnie gdy chodzi o osoby starsze. Nasi rodzice i dziadkowie często w wyścigu szczurów zostają nieco z tyłu. Nie nadążają, a i my w gonitwie często zapominamy o ich istnieniu. Budzimy się, gdy jest za późno. Dziś miałam okazję pić kawę z pewną bliską mi osobą. Niezbyt dobrze się czuła, ale wiem, że potrzebowała rozmowy i towarzystwa. Mały gest, a bardzo ją ucieszył. Zapomniała nawet, że coś jej doskwiera. Uśmiechała się i wiedziałam, że ta krótka rozmowa wiele dla niej znaczy. Czasem jest mi przykro, że nie potrafię być empatyczna i nie potrafię współczuć. A wystarczy mała iskierka uświadomienia. Ja doświadczyłam tej iskierki podczas czytania książki „Mnich, który sprzedał swoje Ferrari”. Była tam pełna historia, która bardzo mnie wzruszyła. Posłuchaj. Była sobie stara, schorowana wdowa, która po śmierci męża zamieszkała z synem, synową i wnuczką. Z każdym dniem coraz bardziej traciła wzrok i słuch. Czasami ręce trzęsły jej się tak mocno, że wylewała zupę na stół. Dzieci się na nią złościły, aż pewnego dnia powiedziały: dość. W rogu koło szafy ze szczotkami ustawiły dla starej matki oddzielny stolik i tam podawali jej jedzenie. Podczas posiłków staruszka patrzyła na nich z daleka oczyma pełnymi łez, ale jej dzieci prawie się do niej nie odzywały. Chyba że tylko po to, aby ją skrzyczeć, że coś upuściła. Pewnego wieczoru przed kolacją wnuczka bawiła się na podłodze klockami. „Co robisz, kochanie?” – czule spytał ojciec. „Buduję stoliczek dla ciebie i mamy, aby karmić was kiedyś w kącie, jak dorosnę”, wyjaśniła dziewczynka. Zapadło milczenie, które, jak się zdawało, trwało wieczność. Potem rodzice zaczęli płakać, w jednej chwili zrozumieli podłość swojego postępowania i ból, jakiego przysporzyli własnej matce. Tego dnia posadzili ją na należnym miejscu przy swoim stole i od tej pory zawsze jadała wszystkie posiłki razem z nimi. I kiedy ze stołu spadł okruszek jedzenia albo spadła łyżka lub widelec, nikt już nie miał o to żadnych pretensji. Z przygody zwanej życie nikt nie wyjdzie żywy. Wszyscy przychodzimy na świat z niczym i z niczym go też opuszczamy. Jak zwykłam mawiać, trumna nie ma kieszeni, więc jedyny dobry powód, dla którego tu jesteś, to bycie dobrym człowiekiem i dawanie siebie innym. Wzbogacaj swoim życiem innych. To naprawdę mogą być małe i drobne gesty dobroci. Idź na spacer z trzem sąsiadki, zrób zakupy chorej cioci, przepuść w kolejce starszą panią. Każdego dnia pomyśl, co mógłbyś zrobić dla innych i wyzbądź się egoizmu. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na kolejną środę.